Czy ty liczyłaś kiedyś ślad węglowy swojego jedzenia? Kiedyś liczyłam, tak. tak? Kiedyś liczyłam, wow. bo są takie kalkulatory w, w mm. internecie. Teraz pewnie ci nie odpowiem, jaki był <laughs> wynik. Ja to bardziej było z ciekawości. Ale tak, są takie strony, na których możesz sobie to wyliczyć i, i kiedyś liczyłam z ciekawości. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć. Tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnia Zielonego Podcastu jest Daria Rogowska, czyli Ekocentryczka. Na Instagramie i na swojej stronie internetowej ekocentryczka.pl. Witaj. Cześć, dziękuję za zaproszenie. E, bardzo mi miło, i bardzo słuchaczkom i słuchaczom miło, ale zastanawiałem się bardzo długo przed tą rozmową, od czego. Zacząć. No bo można powiedzieć, że produkcja mięsa to jest blisko 60% wszystkich emisji z produkcji żywności, z całego y, tego łańcucha. Czyli bardzo dużo. Można powiedzieć, że to szkodzi naszemu zdrowiu. Można też powiedzieć, że jest mnóstwo przepisów na świetne wegańskie, czy też wegetariańskie y, dania tylko kurczę wydaje mi się że trochę stanęliśmy w miejscu w tym 2024 roku, że mieliśmy ten taki wysyp restauracji wegańskich wcześniej, popularności diet wegańskich, zielona bańka no już wiadomo, nie je mięsa w ogóle, świadomość u tego u kogo mogła urosła. No i co dalej tak się zastanawiam. Z tym niejedzeniem mięsa. No, wydaje mi się, że tak, świadomość urosła i część ludzi już nie, nie je mięsa, wiesz, spotykamy się w 2024 i nie musimy już tłumaczyć, czym jest weganizm, bo wydaje mi się, że już. W świadomości ludzi to funkcjonuje, jakby ludzie już rozróżniają te, te diety roślinne mniej więcej. No, mniej, mniej więcej. Ryba jest jeszcze w diecie wegetariańskiej cały czas, tak, ale tak. powoli, powoli odchodzimy od tego. Tak, ale już nie musimy do końca tłumaczyć, co, dlaczego nie jemy mięsa? Już jakoś przyjęło się do świadomości, że ludzie właśnie są ludzie, którzy nie jedzą mięsa i, i nie budzi to aż takich kontrowersji. I faktycznie musimy się zastanowić, jak to, jak to faktycznie jest, bo w większych miastach, gdzie jest dostęp do produktów roślinnych, gdzie są restauracje roślinne, widzimy, że ludzie z tego korzystają i tam chodzą, ale pewnie w tych właśnie mniejszych miastach, gdzie owszem, w sklepach te produkty są pewnie nie, ta, nie w takiej dużej dostępności, no ale już jeżeli pójdziemy do jakiejś restauracji, no to możemy raczej spotkać się z niezrozumieniem i, i nie, znaleźć, nie znaleźć tam właśnie bezmięsnych rzeczy w karcie. Także pewnie osoby, które właśnie żyją w większych miastach, są już zaznajomione i jest okej, okay. tutaj jakby ta praca jest zrobiona, ale teraz trzeba dotrzeć też do ludzi, którzy gdzieś tam jedzą bardziej tradycyjnie i właśnie trzeba im pokazać, dlaczego warto przejść na tą dietę roślinną, bo czy nawet nie przejść na dietę roślinną, bo oczywiście. Super byłoby, gdyby ludzie mieli taką świadomość i chcieli na nią przechodzić. Ale, ale bądźcie flexi, to dokładnie, też będzie okej. Okay. Dokładnie, właśnie. Trzeba pamiętać o tym, że już ograniczanie mięsa jest okej okay. i jakby nie, nigdy nie namawiałam nikogo do tego, żeby przestał jeść mięso, czy, czy nie mówiłam, jakie to jest bardzo złe, i, i no nie chciałam nigdy stygmatyzować ludzi, którzy jedzą mięso, i faktycznie wytykać im to, że, że powinni to zmienić. Bo, bo tak nie jest. No, ja też kiedyś jadłam mięso. Hej, jakby wiesz, nie, nie jestem z tych ludzi, którzy nigdy nie jedli mięsa i, i mają prawo w ogóle kogoś oceniać. Więc nigdy tego nie robię, ale właśnie dobrze wiedzieć, dlaczego warto ograniczać to mięso. No bo dużo się mówi o tych kwestiach środowiskowych, o, o tym, jak traktowane są zwierzęta, ale też musimy pamiętać, że po prostu duża ilość mięsa nie służy naszemu zdrowiu. I też Światowa Organizacja Zdrowia to podkreśla, że około pół kilograma mięsa tygodniowo to jest taka bezpieczna dla nas dawka, że A tak nie powiem. półtora kilograma jak w Polsce. Dokładnie, nie półtora kilograma. Jemy ciągle praktycznie dwa razy więcej mięsa niż powinniśmy. I tutaj jest problem, jakby, yy, i też pamiętamy, pamiętając o tym, ile jemy tego mięsa, no wiemy, że jakby mięso nas syci, daje nam, jakby, daje nam to poczucie nasycenia i my też jemy mniej innych rzeczy wartościowych, których powinniśmy jeść więcej, bo. Ma, w Polsce spada ilość warzyw, które jemy. Powinniśmy jeść więcej warzyw niż jemy. Te 4-5 porcji to jest około 500 gram warzyw każdego dnia, a nawet do 800 gram moglibyśmy jeść tych warzyw i też byłoby to dla nas okej, okay. a nie jemy tyle. Ludzie, wiesz, nie jedzą wiele warzyw, a tak naprawdę te 500 gram warzyw to nie jest aż tak dużo to prawda do tych restauracji może jeszcze za chwilę przejdziemy ale zatrzymajmy się na chwilę przy tym edukowaniu bo powiedziałeś o tym że coraz więcej osób powinno się dowiadywać i to się powinno propagować pytanie czyje to jest trochę zadanie. No bo mieliśmy wcześniej rząd bardzo konserwatywny, który wręcz na tym straszeniu ludzi jedzeniem robaków jako białka budował trochę część swojej narracji i wiadomo, że od tamtego rządu raczej nikt nie oczekiwał, że on będzie promował dietę roślinną w szkołach. Chociaż Tobiasz Bochański, który startował tutaj w Warszawie z ramienia PiSu na prezydenta Warszawy mówił na przykład o wegepiątkach w szkole. Może bardziej w takim kierunku katolickim, co prawda. No ale jednak to się dziś pojawia. Tak? Czy jakiś taki bardziej progresywny element prawej strony politycznej godził się na Wege piątki. No teraz mamy rząd bardziej proeuropejski, bardziej liberalny, bardziej postępowy. I pytanie, czym powinniśmy trochę oczekiwać od tego rządu, od np. Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Rolnictwa, żeby więcej inwestowało w edukację, w kampanie. Czy jednak to cały czas będzie spadało na społeczeństwo obywatelskie, bo robimy wszystko robić w naszym kraju jako zrzutka.pl, czyli biorą się twórcy internetowi i, i, i bardziej promują, ewentualnie dorzuca się do tego biznes, który jednak ma też w, tym swoim, też w tym wszystkim jakiś swój interes. Może o tym interesie też jeszcze porozmawiamy i o, o, o żywności przetworzonej później. Super byłoby, gdyby były dofinansowane programy i gdyby to było systemowo robione. No bo jednak dzięki temu trafimy do większej ilości ludzi, do szerszego grona po prostu, do, do dzieci w szkołach czy w przedszkolach, do, do studentów czy do osób, które po prostu z, z, korzystają z jakichś stołówek właśnie w placówkach, więc takie roślinne piątki, jakakolwiek by to nie była motywacja, jest okej, okay. i jakby gdyby to przeszło, to, to na pewno byłoby super. Póki co wiele osób, wiele organizacji pozarządowych robi jakieś działania, tak jak na przykład Otwarte Klatki i, z tym, i Roślinnie Jemy. Oni cały czas próbują gdzieś tam forsować jakieś projekty i edukują. No wiadomo, tylko też... Do kogo docierają? Docierają hmm. pewnie do jakichś do jakich osób zainteresowanych tematem, które ich obserwują, więc fajnie, gdyby to się udało poszerzyć, to, to grono osób, do których docierają. I żeby właśnie ta edukacja szła szerzej, bo no, w szkołach nie ma mowy póki co o jakiejś edukacji takiej nawet żywieniowej, bo już nawet nie mówimy tutaj o tej odycie roślinnej, tylko takie po prostu zwykłe zasady, których nie które nie każdy wyniesie z domu, a a takie po prostu zasady zdrowego odżywiania przydałyby się nam, bo te nawyki, jeśli nabierzemy ich od, od młodych lat, to później procentują w życiu. A to jeszcze tak trochę cię pomęczę o tematy polityczne, które są ci jak najdalsze, tak mi się wydaje. <grym> <grym> Ale wydaje mi się, że bardzo ciekawe w kontekście ostatnich protestów rolników, bo mieliśmy ogromne protesty rolników w Polsce, one jeszcze częściowo y, y, trwają. Rolnicy są niezadowoleni, między innymi z Zielonego Ładu, chociaż tak naprawdę to nie, nie o ten Zielony Ład chyba w tym wszystkim y, chodzi. Tym bardziej, że ta zielona strona sceny politycznej, ale też zieloni aktywiści bardzo często chętnie idą ramię w ramię i z górnikami, i z rolnikami, bo jakby wszyscy walczymy o, 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 o jedną wspólną sprawę, ale tak patrząc na te protesty rolników i też na to o to, jak się o nich mówi w mediach, to brakuje mi trochę takiego spojrzenia na to. Bo, bo często używam też takiego sformułowania bezpieczeństwo żywnościowe, ale bardziej to bezpieczeństwo żywnościowe rozumiemy jako, czy nie zabraknie nam jedzenia w Polsce tak ogólnie, ale chyba jednak dość mało mówimy w Polsce cały czas o jakości tej żywności, o tym, że to się wszystko bardzo uprzemysłowiło tak naprawdę, wszystko jest teraz wielkoskalowe i gdzieś gubimy, wydaje mi się, tak naprawdę tę zdrową żywność. Gdzie w przypadku tej diety roślinnej? Myślę, że każdy, kto, kto jest weganinem czy wegetarianinem, jeszcze bardziej zwraca uwagę na jakość warzyw owoców, które kupuje. Tak, poruszyłeś ten wątek strajków rolników, myślę, że wiele osób było trochę zagubionych w tym temacie, bo, bo nie do końca wiedzieliśmy momentami, o co chodzi i faktycznie gdzieś tam można było się wgłębić w to, ale czy na pewno ci rolnicy właśnie protestowali, że... I dzięki tym protestom my byśmy mogli mieć na przykład lepszą żywność, czy, czy właśnie ta żywność lokalna, sezonowa, dobra jakościowa byłaby dla nas lepiej dostępna? Nie do końca, wiesz, więc jakby te, te strajki rolników są właśnie zawsze o tych rolnikach, a mniej o konsumentach, którzy, którzy jednak są ich klientami i, i gdzieś chcą właśnie mieć tą dobrą żywność. Często klienci są po prostu zagubieni, bo mm. my do końca nie wiemy, jak sprawdzać tą żywność, komu ufać. Owszem, są jakieś kooperatywy spożywcze, jakieś osoby, które gdzieś to tam starają się weryfikować, ale A to, to, jest, jest nisza. to jest nisza i to jest ciągle na małą skalę. Mało osób jest w stanie kupować właśnie w sklepach jakichś właśnie lokalnych, ekologicznych kooperatywach, nie każdy ma na to czas, nie każdy ma czas, żeby pojechać na bazar, bazary często są tylko na przykład w godzinach porannych, jak ktoś rano nie ma, nie ma czasu, to wieczorem już nie ma możliwości kupić tych warzyw, także właśnie my, my jako konsumenci chcemy mieć dostęp do dobrych warzyw wszędzie, jakby one powinny być dobre i zdrowe i, i wartościowe w każdym miejscu, gdzie je kupujemy, no a tak nie jest i i właśnie wydaje mi się, że właśnie ludzie są ciągle zagubieni w, w tym, no, jak podejmować te wybory, gdzie kupować faktycznie. To przejdźmy może do biznesu, bo to też się bardzo mocno łączy. Są przecież sieci handlowe, które mają swoje ryneczki. No to też jest tak naprawdę zapożyczone i trochę pokazywanie nam, że słuchaj, u nas jest tak, jakbyś kupował na lokalnym bazarku. Mm. Tak, tylko że tak nie jest, nie? Że, że wiem, że to jest tylko swego rodzaju marketingowa sztuczka i, i, i taka fasada sieci handlowych, ale idąc dalej w to, co dzieje się w branży spożywczej, no to fakt. Mamy duże firmy, które zainteresowały się produktami roślinnymi, mamy producentów kabanosów, które robią roślinne kabanosy, mamy producentów mleka, którzy robią teraz napoje roślinne. Nie możemy mówić mleko z niewiadomego powodu, więc dużo tych firm wchodzi na to. Obszar. Potem oczywiście powstają też takie kuriozalne produkty, jak hummus indyka, gdzie w drugą stronę z kolei rozciągana jest kategoria produktu. Głowa eksploduje niektórym. Dlaczego ktoś chciałby to kupować i dlaczego nie może to być po prostu jakimś pasztetem? No ale jest humus z indyka. Tylko, że to wszystko idzie w tym kierunku, to jest trochę chyba taki odcinek narzekania, tak mi się wydaje. Bardzo przepraszam słuchaczy i słuchaczki, ale wydaje mi się, że też część osób ma to z tyłu głowy, że to, że to chyba nie jest dokładnie ta. Ścieżka, może kierunek jest dobry, że idziemy w kierunku roślinnym, ale ścieżka, że idziemy w kierunku uber przetworzonym czy uber usieciowionym, ale w taki zły sposób usieciowionym, tak jak robią to wielkie sieci handlowe, że to chyba nie do końca o to nam chodzi. Zgadzam się z tobą, że nie o to nam chodzi, ale też dobrze, że te produkty są. Mhm. I też produkty roślinne, wysoko przetworzone. Mają też lepszy i gorszy skład. Warto na to zwracać uwagę i właśnie kupować ten lepszy skład, bo są też produkty, które, które czasem można wrzucić do swojej diety i, i nic złego się nie stanie. Ale musimy pamiętać, że takie produkty są tylko dodatkiem bo jakby to nie, nie może być podstawa naszej diety. My nie możemy. Z produktów mięsnych przerzucić się właśnie na takie wysokie, wysoko przetworzone produkty roślinne, i jakby uważać, że to jest sprawa załatwiona i my, że się odżywiamy OK. Owszem, no, to jest zawsze lepsze, lepsza opcja. Nawet przetworzona żywność roślinna nie ma takiego złego wpływu na środowisko niż, niż produkcja przemysłowa mięsa. I taki produkt roślinny zawsze będzie pod tym względem lepszy. No ale też musimy patrzeć, co dla nas jest lepsze, jeśli chodzi o nasze zdrowie też i, i to, co wybieramy. Więc takie produkty fajnie, że są, bo można się tym wspomóc, kiedy nie mamy czasu, kiedy gdzieś tam jesteśmy w podróży, gdzieś, gdzieś się nam spieszy. Jakby ja sama też czasem kupuję takie produkty i jest okej, okay, ale no, myślę, że 90% posiłków, które jem w domu, to jest po prostu gotowana od podstaw. I to też nie jest tak, takie czasochłonne, jak się wielu osobom wydaje. Takie Właśnie drogie. chciałem się, Daria, zapytać, mm. kto ma na to czas? Zapewniam cię, że też byś znalazł na to czas, bo to nie jest tak, że ja gotuję jakieś, wiesz, fancy restauracyjne dania mm -hmm. codziennie. Gotuję sobie od czasu do czasu coś bardziej czasochłonnego, coś, bo, bo też lubię gotować, ale większość moich posiłków to jest takie 15-20 minut w kuchni i ja mam obiad na stole. Jeśli bym chciała, to mogę sobie nawet zrobić to na dwa dni albo w niedzielę czasem, jak, czy w sobotę, jak mam więcej czasu, to nie wiem, robię większy zapas humusu, czy jakiejś innej pasty, żeby mieć do warzyw, czy, czy na kanapkę właśnie robię sobie jakieś takie wieżnie. Można sobie ugotować kaszę na 2-3 dni, trzymać ją w lodówce. Można sobie coś ugotować i zamrozić, żeby mieć w jakiejś takiej awaryjnej sytuacji. Także mm, można sobie gdzieś ten zrobić taki meal prep 2-3 godzinki na przykład w weekend i potem mieć luźniej w ciągu tygodnia albo można gotować naprawdę proste rzeczy w ciągu tygodnia i faktycznie zawsze mieć coś do jedzenia w domu, no to też właśnie dobrze, dobrze mieć zaopatrzoną swoją jakąś tam kuchnię w takie rzeczy jak, nie wiem, jakiś makaron, w jakieś strączki, które właśnie sobie można ugotować i pomrozić w jakichś porcjach, no czy świeże warzywa, generalnie mieć jakąś taką bazę produktów, które często jemy i faktycznie gotujemy, i, i żeby zawsze w tym domu było coś do jedzenia. swojej drogą, jeżeli ktoś zmieni trochę swoją filozofię obiadu, i obiadem nie musi być schabowy nawet w wydaniu wegańskim, do tego ziemniaki i surówka, tylko bardziej będziemy o tym myślał na przykład jako o bowl'u. E, Buddha bowl, bardzo popularne e, też określenie. E, czyli mamy miskę, w której mamy na środku kaszę, a dookoła warzywa, e, różne źródła e, białka e, też. To trochę to gotowanie staje się też prostsze, nie? Zdecydowanie. Ja właśnie bardzo lubię takie miejskie. Wiesz, to jest na zasadzie jakaś kasza, ryż, y, jakieś warzywa, które, które mam akurat mogą być zmrożonki, jeśli jesteśmy gdzieś tam w, w sezonie takim, y, kiedy jest mniej tych warzyw. No ale teraz, kiedy mamy po prostu mnóstwo świeżych już warzyw. To, no to to jest naprawdę bardzo pożywne jedzenie. Można sobie właśnie urozmaicać dietę, bo też jakby fajnie, gdybyśmy jedli sporo tych warzyw, nie tylko te, które lubimy najbardziej, tylko jednak sięgali po takie, które jemy rzadziej, które, których może nie znamy tak dobrze. Można sobie zawsze coś tam spróbować i, i jeść. Właśnie o to chodzi, żeby jeść różnorodnie. A masz jakieś triki, jeżeli chodzi o samogotowanie? Masz jakieś urządzenie tajemnicze, które ci pomaga, na przykład jakiś Instapot, Air Fryer, czy, czy jakiekolwiek inne? Y, nie, właściwie to takich, z takich jakichś y, y, urządzeń wiele nie korzystam poza blenderem, który, którego używam codziennie. Do, do oh, wow. jakichś sosów, jakiś, y, sosów, czy koktajli. No to właściwie blender u mnie jest cały czas w użyciu. Lubię robić jakieś takie. Y, Proste sosy, czy na bazie właśnie strączków, czy na bazie tofu, czy na bazie jakichś orzechów. Wyrzucam właśnie często takie jakieś proste. Pomysły i widzę, że to się, że tak powiem, klika najlepiej, bo ludzie szukają takich prostych przepisów, 15-20 minut i po prostu jesz. E, no, i chyba jedyny kontrowersyjny temat w tej rozmowie to te strączki, muszę Ci powiedzieć. Jednak. <laughs> tak mi się wydaje cały czas. No. Dużo ludzi cały czas na nie narzeka. Tak, że, że powodują zdjęcia, tak. że się źle trawią, że ktoś ich nie lubi. Mhm. Tak, znam te narzekania. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia takich, yy, kilku kwestii, właśnie to jest, to jest kilka kwestii, których warto przestrzegać, jeśli już kupujemy strączki takie faktycznie suche które gotujemy w domu, no to trzeba je odpowiednio długo namoczyć, niektóre najlepiej zostawić na całą noc. Później właśnie wymienić tą wodę, gotować je w świeżej, gotować je też odpowiednio długo. Jeśli bez przykrywki. Bez przykrywki, chociaż nawet na początku, jeśli już chcemy przykryć, to, to później, żeby te właśnie te substancje gdzieś tam, które hmm. powodują te gazy, się na początku ulotniły. Można też dodać jakieś liście laurowe, na przykład, albo jakiś majeranek, jeśli faktycznie mamy jakieś tam problemy żołądkowe i spróbować, czy, czy nam to na przykład ulży. Ale no, strączki są super produktem, takim, no, który nam dostarcza właśnie białka, błonnika, wielu innych witamin, to jest białko, które, no, białko z roślin, bez, których tak naprawdę, bez którego tak naprawdę no, nie możemy mieć takiej zdrowej, zbilansowanej diety roślinnej. No, można oczywiście jeść tofu, ale. Ja bardzo też lubię tofu, ale jest to jakieś tam już przetworzone jedzenie, i jednak yy, fajnie też jeść tą fasolę. Takim chyba naj, najbardziej przyjaznym strączkiem jest czerwona soczewica, która się gotuje szybko, nie trzeba jej wcześniej namaczać i ona się właściwie rozgotowuje. Więc jak na przykład nie lubimy tych strączków, a tą z czerwoną soczewicę dodamy sobie do jakiejś zupy, do jakiegoś gulaszu, czy tam dania jednogarnkowego, które i tak już gotujemy i znamy. Mm -hmm. No to prawdopodobnie no jest duża szansa, że nawet nie wyczujemy tej soczewicy czerwonej, więc to jest, jeśli ktoś już faktycznie jest taki nastawiony negatywnie do strączków, no to tą czerwoną soczewicę polecam. Bo faktycznie u nas w polskiej takiej kuchni roślin w ogóle w polskiej kuchni takiej tradycyjnej jest sporo strączków, ale też jakby no niekoniecznie do tego wracamy, jakby trzymamy się tego mięsa. A te strączki gdzieś tam są faktycznie pomijane, gdzieś ta fasola, fasolce po bretońsku jest jest chyba najczęściej jedzona. E, ten wątek strączków też pojawił się w tej rozmowie nie przez przypadek e, i nie przez przypadek, tak y, trochę, trochę tro, 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 o niego zagadnąłem, bo wydaje mi się, że to, co jest pewnym problemem i to też widać nawet w restauracjach wegańskich, to jest jednak mało zbilansowana dieta wegańska, że y, ludzie, y, nawet którzy wybierają dania wegańskie y, świadomie, mają później ten problem, że idą do restauracji, która jest dla nich stworzona, a dania wyglądają trochę jak, o, przynieśliśmy Twoje ulubione danie z fast foodu i zrobiliśmy je w wersji wegańskiej albo U. Wzięliśmy Twoje ulubione włoskie danie, czy jakiekolwiek inne, azjatyckie bardzo często. Ja, a ja sobie patrzę na składniki tego dania, i myślę sobie, no świetnie, same węglowodany i tłuszcze. I w sumie w jaki sposób ten posiłek, posiłek miałby być dla mnie zrównoważony. I wydaje mi się, że tu jest jeszcze ogromna, naprawdę ogromna praca do wykonania. Nawet tutaj w sąsiedztwie studia są dwie bardzo fajne knajpy wegańskie: jedna bardziej w stylu restauracyjnym, też do posiedzenia wieczorem, druga bardziej w stylu szybkiego jedzenia. I w jednej i drugiej, jak przyglądam sobie oferty lunchowe, no to zwykle to są właśnie węgle z tłuszczem. Tak, to jest problem. To, to na pewno. Są restauracje, które y, gdzieś tam o to bardziej dbają, żeby ta dieta była zbilansowana, bo no, chodzi o to, żeby w posiłku było y, sporo białka, żeby mm. to nas syciło. No to nas syci. Jak zjemy taki węglowodanowo-tłuszczowy posiłek, to to szybko jesteśmy głodni. Jakby, ale też będzie nam ciężko często. Tak, jest, jesteśmy właśnie. jest to jedzenie dużo cięższe, ale też nie syci nas tak na mm -hmm. długo. I ja wiem po sobie, że jak zjem taki właśnie posiłek, w którym nie zadbam o dobrą ilość białka, no to szybko jestem głodna. No a nie o to chodzi. Można naprawdę zjeść prosty, szybki posiłek roślinny, który nas nasyci i, i nie będziemy właśnie po nim głodni, bo też wydaje mi się, że... Też to jest taki częsty zarzut, zwłaszcza szczególnie mężczyzn, że wegańskie to się nie najem, bez mięsa to się nie najem, będę zaraz głodny. I no faktycznie, jeśli ta dieta jest źle, źle, źle zbilansowana, no to, no to tak faktycznie jest. Więc ja też jeśli, nie wiem, doradzam komuś w kwestii menu, czy, czy gdzieś tam jestem proszona o... o pomoc w zrobieniu jakiejś menu, no to jest to dla mnie właśnie ważne, żeby ta porcja była sycąca, no ale też, żeby właśnie były tam te wszystkie składniki, żeby to nie było takie, wiesz, zalane majonezem czy jakimś tłustym sosem, no bo wiadomo, że to smakuje, mm -hmm. tylko żeby też było jeszcze tam właśnie, żeby była ta wartość odżywcza. No. I nie musi to być kino, a koniecznie tak. I awokado. Tak, no zdecydowanie. Ja w ogóle y, raczej staram się jeść sezonowo. Wiadomo, że no nie zawsze się to udaje. Y, wiosna, lato, jesień to są u nas miesiące takie, wiesz. To są takie pory roku, gdzie można jeść bez problemu, yy, sezonowo i, i to jest wtedy, no, mamy, mamy z czego wybierać, po prostu. Ale zimą, no czasem wspomagam się jakimiś, czy, no wiadomo, mrożonki, no to są ok, ale jakimiś importowanymi warzywami i owocami czasem się wspomagam zimą, ale zdecydowanie teraz mamy taki czas, kiedy możemy jeść yy, lokalnie i sezonowo yy, i to też jest taniej, mm. bo z mojego punktu widzenia, ja to, tak, ja to tak odbieram i jak robię zakupy, no to widzę, że sezonowe produkty są faktycznie tańsze. Wiadome, też pewnie zależy, gdzie robimy te zakupy. Ja też nie mieszkam w Warszawie, to, to jest trochę inaczej, ale, ale no, myślę, że właśnie jedząc sezonowo, no to też możemy zobaczyć, że te, te może nie też nowaliki, bo wiadome, zaraz się zacznie, że czereśnie 200 zł za kilogram, Oczywiście. ale to będzie tylko ten wiadome pierwszy rzut tych czereśni czy, czy truskawek, a później już te ceny są lepsze, więc no, nie kupujmy wszystkiego w tym pierwszym rzucie. To, to wtedy te ceny nie będą nas tak przerażać. Nie chcę, żeby ten podcast był moim kącikiem narzekacza i ciebie, super optymistki, który <noise> z uśmiechem odpowiada na każde pytanie i wyprowadza to na pozytywną y, stronę. A powiedz proszę, z czymś do ciebie najczęściej zwracają twoje osoby obserwujące, y, z jakimi pytaniami z jakimi problemami? Często dostaję pytania, gdzie coś kupiłam, albo jakieś konkretne, na przykład hmm. produkty, wiesz? Ja też zawsze staram się polecać takie, ja sama też wybieram zawsze takie produkty no, w najlepszej cenie. I też zdarza mi się czasem na przykład nie wiem, jak kupuję tahini, które lubię najbardziej, ono jest w plastiku, ale kupuję je też dlatego, że jest praktycznie połowę tańsze od takiego w szkle. I też jak właśnie polecam ludziom jakieś produkty, to yy, zwracam uwagę na cenę, bo nie chcę, żeby właśnie te produkty, takie których na przykład używam więcej w kuchni czy mm. które które gdzieś tam mi się przydają, żeby pokazywać je właśnie w tej jakiejś drogiej odsłonie, żeby później nie było, że ten weganizm to jest taki właśnie drogi, że trzeba mieć jakieś super drogie produkty. Bo tak, tak naprawdę... bo to też trochę paradoks, nie? że rezygnujesz z jedzenia mięsa, mm. mięso, które ma ogromny ślad klimatyczny, ale też jego hodowla, hodowla zwierząt. To jest tak naprawdę mnóstwo pracy, mnóstwo pieniędzy, i później to mięso kosztuje na sklepowej półce mniej niż warzywa, które kupujesz. Tak, to jest, to jest paradoks albo te właśnie roślinne produkty, te mm -hmm. roślinne Zamienniki są, są droższe i ludzie na to narzekają, tak jak i no, z. z tymi właśnie napojami roślinnymi. Też, no, gdyby one były tańsze, na pewno więcej ludzi by je wybierało. Mm -hmm. To też jest właśnie to, że ta skala jednak jest inna, nie? I tych produktów, i, i one są droższe, więc wiadomo. I tak jest dużo lepiej, bo parę lat temu jeszcze mleko roślinne kosztowało nawet kilkanaście złotych, więc jakby teraz już widać, że są w dyskontach, te ceny są takie nie są takie złe. I, I można sobie na to pozwolić, bo, bo faktycznie jeszcze tam 10 lat temu to, to mleko sojowe właściwie tylko było na półkach i było bardzo drogie. No, no ale myślę, że wiele osób ma taką jednak lampkę z tyłu głowy i przynajmniej czasem zastanawia się, kurde, dlaczego litr napoju roślinnego z owsa może kosztować jakiejś takiej popularniejszej marki nadal 13 zł, podczas gdy litr mleka krowiego kosztuje 4? Tak. Mhm. Coś tu chyba nie gra, że gdzieś ta cała polityka też unijna, ale i szerzej poszła nie w tym kierunku, co trzeba. Tak, tutaj zdecydowanie mus, musi się coś wydarzyć, żeby, żeby te ceny, gdyby te ceny były wyrównane, no to wtedy moglibyśmy tak naprawdę zobaczyć, po co ludzie chętnie sięgają. No bo Jasne. często jednak cena wygrywa. Nie, nie ma się co oszukiwać. No, Pewnie. To... No dobra, wracając do tych pytań. To co jeszcze pytają? Czy mają jakieś pytania dotyczące przepisów, albo coś ci sugerują yy, osoby obserwujące? Chyba najczęściej właśnie, jeśli sugerują, no to jakieś takie właśnie proste przepisy, czy do pracy, czy... Czy, czy po prostu na obiad? To są chyba takie najczęstsze. No plus jakieś tam śniadania, no ale to jakby chyba łatwiej sobie gdzieś tam każdy potrafi zbilansować i gdzieś tam zrobić to śniadanie. Ale, ale tak, takie naj, najszybsze, szybkie po prostu przepisy na te roślinne rzeczy. No i też tak widzę, że wiesz, Trochę osób jednak nauczyłam właśnie tego takiego szybkiego, nie wiem, mil prepu na zasadzie zrobienia sobie tych strączków, ugotowania ich w weekend i gdzieś tam pomrożenia, żeby były pod ręką, czy, czy mrożenia w ogóle rzeczy, wiesz. Też zwracam uwagę na to, żeby ludzie jednak nie marnowali tego, w sensie ja nie to, marnuję. Tak, tak. Ale jednak, to podkreślasz często. Tak, podkreślam to często i właśnie często dostaję zdjęcia gdzieś, jak ktoś mi wysyła, bierz, jakieś zamrożone mleczko kokosowe, czy jakiś koncentrat pomidorowy. No <noise> I, I piszesz jest, go Girl, dobrze. Tak, tak. I to jest miłe, bo jednak wydaje mi się, że no, no, nie ma potrzeby marnowania tego jedzenia, a często to jest po prostu, wiesz, takie proste no, zapomnienie, nie? Wsadzamy coś do lodówki i zapomnieliśmy, że to tam wsadziliśmy. No to Polacy I... uwielbiają, kochają ogromne lodówki, nie? Ogromna, Ogromna lodówki. lodówka, trzy szufladowy zamrażalnik. Zawsze tak to wyglądało. Tak. I jednak właśnie to, że, że gdzieś tam coś wsadzimy na, na dno tej lodówki, gdzieś tam, wiesz, w kąt i, i później wyciągamy. Aha, to jeszcze było, to jeszcze było i właściwie wszystko jest już do wyrzucenia, nie? Także też taki, taki przegląd lodówki raz w tygodniu to jest dobry nawyk. Wiesz, otwieramy lodówkę i patrzymy, co tam jest, no i nie robimy aż takich wielkich zakupów Wiadomo, raz w tygodniu to jest ok, no ale kupmy tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść w ciągu tego tygodnia. I, I tyle, jakby, no wiadomo, no każdemu się czasem zdarzy kupić za dużo, no ale to można opóźnić kolejne zakupy, wyczyścić tą lodówkę faktycznie. Także idziemy na zakupy, jak już nie ma tam faktycznie w tej szufladzie żadnych warzyw, jak już zjemy te wszystkie takie świeże produkty, które mogą się y, popsuć. A jak już kupimy faktycznie za dużo, to wiele rzeczy możemy zamrozić, nie? To jest też tak, że, y, no ja też tak robię i, i właśnie mrożę pieczywo, chociaż ostatnio się śmiałam, bo wrzuciłam taki filmik o tym, że mrożę pieczywo zaraz po przyjściu ze sklepu, bo no bo mm -hmm. czasem, jak kupuję bochenek i wiem, że. No nie wiem, mam ochotę na dwie kanapki dzisiaj, a jutro nie wiem, czy będę jadła chleb, no to wolę go od razu pokroić i zamrozić. Potem sobie wyciągam tyle, ile potrzebuję. No to bardzo kontrowersyjne się to okazało. Tak. A dla mnie to oczywiste. Dla mnie też, ale wiele osób, że w ogóle po co kupować tak dużo. A co masz czekać, aż ten chleb ci zeschnie się w, w, w chlebaku i później go będziesz mrozić, to bez sensu. No, bez sensu. Lepiej je zamrozić mm. świeżo i później po prostu masz tyle, ile potrzebujesz. Jednak wiele osób tak robi, ale też sporo mm -hmm, osób, mm -hmm. bardzo miałam dużo takich komentarzy, że po co tak robić że to jest niesmaczne, że w ogóle to jest niezdrowe. I, no i najlepiej to zrobić w ogóle bułkę tartą z, z suchego chleba. No. Ja w ogóle bułki tartej nie używam praktycznie, więc no nie przydałaby mi się, także wolę zamrozić od razu. Ale też myślę, że w polskim domu taki bochen chleba leżący na blacie to taki standard. Jednak tego chleba się je, je cały czas y, dość dużo. A chciałam się jeszcze podpytać o jedną rzecz, korzystając, że tu jesteś. No i też na pewno obserwujesz dużo innych zagranicznych profili. My sobie obserwujemy Ciebie, a Ty obserwujesz innych. Czy są jakieś takie trendy? Bo m, nawet do mnie dotarły Buddha Bowle, słuchaj, e, to już jakiś Czas temu Znałaś się, czy są jakieś takie trendy w diecie roślinnej, które Ty obserwujesz za granicą, i myślisz sobie, mmm, może Polska jeszcze nie jest na to gotowa, ale za jakiś czas tak. Wiesz to tak, Buddha Bowle to są chyba takie już evergreen, to, mm -hmm. to się nie kończy. Tak, to się nie kończy, zgadzam się. Ale... I, i, I te Buddha Bowle fajnie, że stają się bardziej lokalne, nie? Tak. Że kiedyś one były bardziej oparte o, o tu kino, a właśnie awokado, o którym wspominałem mm -hmm. i ten często sos dość tłusty, a teraz się stają bardziej lokalne. Tak, tak. I łatwo je zrobić i też mm -hmm. jakby ładnie wyglądają zawsze. Wydaje mi się, że teraz z takich trendów jest taki duży trend na to jednak białko, żeby było tam 30 gramów białka w posiłku i, i tutaj widzę właśnie duże, duży jakiś taki trend na to, żeby faktycznie wyliczać to białko i, i żeby te posiłki były sycące. No jest to jakby nie było dobre, bo faktycznie tak jak mówisz, u nas często te posiłki są takie węglowodanowo-tłuszczowe, i gdzieś tam, no, no nie w taką stronę powinniśmy jeść, no bo to jedzenie jednak ma nas odżywiać, też nie tylko zapychać i, i zapewniać nam odpowiednią ilość kalorii, tylko też jednak tych składników odżywczych. Więc, więc to jest taki dobry trend. I teraz właśnie dużo, dużo widzę takich kąt i jakichś tam przepisów, które, mhm. które idą w to białko. Okay. Ale źródła białka poza tym, że roślinne to jednak nieprzetworzone. Nieprzetworzone, tak. Mhm. No, wiadomo, najlepiej gdybyśmy jedli mało przetworzone rzeczy, i tak jak wcześniej mówiliśmy, już te produkty roślinne fajnie, że są na półkach sklepowych, no ale jednak większość tych posiłków fajnie gdyby była gotowana w domu, gdybyśmy poświęcali na to czas i też właśnie nie tak nie, niekoniecznie musi być to tak czasochłonne. Ale właśnie mieć te produkty w domu, z których korzystamy jak nie wiem, ryż, kasza, Jakieś właśnie warzywa świeże, które kupujemy sobie raz w tygodniu i, i dobrze je przechowujemy, bo też jak dobrze przechowujemy warzywa, to one spokojnie, ta e, sałata czy jakieś liście nie zwiędną nam w lodówce. Jeśli je właśnie zamkniemy w jakimś szczelnym pojemniku, to, to ona spokojnie wytrwa. Więc jakby też nie musimy robić tych zakupów jakoś bardzo często. Możemy faktycznie sobie przeznaczyć jakiś tam jeden dzień, no bo zakupy też zabierają czas i to też jest coś, co musimy sobie gdzieś tam zaplanować w tym, w tym tygodniowym naszym rozkładzie. Więc w ale nie musimy na to poświęcać aż tak dużo czasu. Te właśnie takie mil prepy, to też jest chyba taki trend, który gdzieś tam u nas już się pojawił, ale wydaje mi się, że właśnie na zachodzie to jest bardziej widoczne, że ludzie faktycznie gotują sobie na kilka dni, to co mogą sobie zamrażają, to co może się dłużej przechowywać w lodówce, no to po prostu przechowują sobie w lodówce. Właśnie jakieś, nie wiem, sosy, jak nawet ludzie sobie kroją warzywa wcześniej, żeby mieć już, mm -hmm. wiesz, pod ręką, bo jak masz tą pokrojoną marchewkę w lodówce, czy, czy jakiś tam seler, czy co tam lubisz... To po prostu sięgniesz po to i wiesz, że już masz to umyte i pokrojone, więc też szybciej to zjesz. Nie musisz już jakby nic robić, tylko sięgasz do lodówki i to już tam czeka. Więc jeśli my sobie przygotujemy to jedzenie zdrowsze, no to też automatycznie będziemy je jeść, no bo już będzie pod ręką, no to, no to zjemy. To jeszcze kończąc tę rozmowę tym razem na optymistyczną nutkę, żeby nie było tak, że wszystko było na nie z mojej strony. To chyba to, co jest fajne i to, co jest zauważalne, to jednak taka zmiana kulturowa, szczególnie wśród młodego pokolenia, ale starszego często też, bo to potem przechodzi z młodszych na starszych, wydaje mi się, że najczęściej w tym kierunku, że jednak nawet Ktoś nie przychodzi na dietę wegańską, wegetariańską, to jednak to fleksji, ale takie prawdziwe fleksji się dzieje, że ludzie ograniczają po prostu ilość mięsa w diecie. I, i od, po młodym pokoleniu to chyba widać najlepiej. Tak, tak, też, też to widzę i to jest bardzo dobra zmiana, a przez to, że właśnie młodzi ograniczają mięso, no to niektórzy rodzice czy nawet dziadkowie się na to otwierają i, i też gotują dla nich. Także widać to zdecydowanie i, no i oby tak było dalej. Chociaż takich historii, że jak jestem u babci, to mielonego muszę zjeść. To, tak, to, tak. też dużo słyszę. Tak, zdecydowanie no, też nie ma się co dziwić tym starszym pokoleniom. nie? Oni też żyli trochę w innych realiach i, mm -hmm. i no jedli mniej mięsa po prostu. No pracy, tak, nie? oni też żyli w czasach niedostatku, więc teraz tak. sobie to trochę nadrabiają. Tak, ale też wiesz, miałam, kiedyś prowadziłam więcej warsztatów kulinarnych, ale ciągle jeszcze prowadzę i y, zdarza mi się czasem jakaś taka babcia, która mówi, że gotuje dla dzieci i one nie jedzą mięsa, więc ona się chce nauczyć dla nich. I Super. To jest bardzo bardzo miłe no także są też takie przypadki i no i bardzo mnie to cieszy. E, Daria Rogowska, ekocentryczka, była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. E, książka Dali cały czas do kupienia w Empiku, e, tak mi się wydaje. No a może jakaś nowa na horyzoncie, kto wie. Może jakiś e-book się pojawi. Może mnie zmotywujesz, tak. <laughs> Może na święta, słuchaj, może to jest <laughs> dobry moment, żeby właśnie tutaj jakąś świąteczną serię zrobić. Akurat teraz, wiesz, wakacje, czas, żeby to przygotować. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I dziękuję za to, co robisz. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac